paragrafie trzeciego statutu IWS, zakładu działalności Instytutu, jest porozumiewane dotyczące tworzenia, stosowania aksjologii społecznego, funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości, aksjologii społecznej, a także oraz co zostało niedawno dodane na edukację prawa. Swoje centrum analiz strategii stanowi wyspecjalizowaną podwórkę organizacyjną Instytutu Prawności w Warszawie, zajmującą się organizowaniem, koordynowaniem i przeprowadzaniem oraz monitorowaniem prac w zakresie strategicznym oraz badawczym w zakresie dotyczącym kształtu polskiego porządku prawnego i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce i innych krajach w celu polepszenia prawodawstwa w Polsce. Szanowni Państwo, nasze cele realizujemy między innymi przez realizację projektów badawczych, a jeden z nich jest projekt, w ramach którego dziś właśnie spotykamy. Przenosi tam znamienitego ekspertów, które przyjęło zaproszenie do dzisiejszej dyskusji nad rezultatami projektu. Skład ekspertów prezentuje się następująco. Szanowna Pani Profesor Rota Habitowana i Izabela Lewandowska-Marec. Pan serdecznie Panią witam. Pan Profesor Doktor Habitowany Andrzej Dziadzio. Pan serdecznie Pana także witam, Panie Profesorze. I Pan Doktor Habitowany Grzegorz Kowalski. Witam serdecznie witam. Witam również zespół badawczy, który obecnie współpracował z nami, który mogły dojść do dzisiejszej prezentacji rezultatów badań. Badania prowadzone były przez zespół w składzie dr Jakub Kowal, bardzo witam pana, magister Krzysztof Bocha, witam pana, i pan magister Radosław Pałosz, bardzo serdecznie pana. Zanim rozpoczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o projekcie, którego rezultatem jest dzisiejszy spotkanie. Konferencja pod tytułem Sprawiedliwość Tranzycyjna, Orzecznictwo Polskiego Sądu Rejonowego w sprawach politycznych w okresie stalinowskim jest zakończeniem prowadzonego pod nadzorem Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Sprawiedliwości projektu badawczego pod tytułem Orzecznictwo Polskiego Sądu Rejonowego w sprawach politycznych, próba rozliczenia z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej. Celem projektu było m.in. ustalenie prawa obowiązującego w zakresie rozliczania spraw politycznych, ustalenie obowiązujące prawa przeszkód uniemożliwiające pełne rozliczenie orzecznictwa Polskiego Sądu Rejonowego w sprawach politycznych i sformułowanie postulatów zmian w obowiązującym prawie, które pozwoliłyby na wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczeń naruszających prawa ofiar ustroju komunistycznego w sprawach politycznych. I muszę podkreślić, że to się udało. Cały zespół przedstawił projekt zmian legislacyjnych oraz uzasadnienie. Co to okazało się z wielkim uznaniem dyrekcji Instytutu Sprawiedliwości oraz kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo drugim wprowadzeniu serdecznie zapraszam do wysłuchania członków zespołu badawczego. Bardzo proszę Panie Doktorze o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować kierownictwu Instytutu Sprawiedliwości Panu Koordynatorowi za zaproszenie, za zorganizowanie tej konferencji. Państwo cieszy mnie fakt, że udało nam się spotkać, żeby podsumować rezultaty przeprowadzonych badań. Proszę Państwa, badań prowadzi się wiele na uczelni. Ale niestety przełożenie tych badań na wymiar sprawiedliwości, na prawo obowiązujące jest mam nadzieję, że rezultaty naszych badań, które mozolnie często prowadziliśmy przez dłuższy okres, podsumowaliśmy propozycjami bardzo konkretnych zmian w prawie. Mam nadzieję, że nasze starania zamówienia. Bardzo serdecznie chciałbym już podziękować naszym ekspertom za przyjęcie zaproszenia pani profesor Izabeli Lewandowskiej-Marec, panu profesorowi Ciaciu, panu profesorowi Grzegorzowi Kowalskiemu za przyjazd, za przyjęcie zaproszenia, ale przede wszystkim za ogromne wsparcie, które było nam okazywane przez cały okres realizacji projektu. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednak pokornych, młodych badaczy, zdających sobie sprawę z tego, że są gdzieś na początku swojej budowy
naukowej, akademickiej, bez wsparcia szanownych Państwa profesorów, z całą pewnością pozytywnego rezultatu i udało się nam osiągnąć. Za to z całego serca jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Pozwolę sobie przejść teraz do pozycji śpiewającej, rozpoczynając merytoryczną część tego drugiego wystąpienia. Same wojskowe sądy, wojskowe sądy rejonowe zostały omówione na uchwałę, zostały zbadane jako konstytucją. Ale i orzecznictwo w sprawach wojskowych odrębnych narodów było, można powiedzieć, jednostkowo w przypadku MSKR zbrodni sądowych, mieliśmy to orzecznictwo zbadane. Natomiast, proszę Państwa, dlaczego, proszę Państwa, te sądy? Sądy wybrali się jako sądy przykładowe, bardzo reprezentatywne. Z jednej strony mamy sądy, które są rejonowe procesami politycznymi, ale też sądy do właściwości terytorialnej, które mogą należeć do sprawy podziemia ukraińskiej. Mamy wojskowe sądy, które Państwa mają się w sprawie polskich podziemiach i sprawy polityczne związane z ludnością, bardzo wnoszą, a także represjami, które się stanowią. Zadanie, które należało rozstrzygnąć, nawet chciałbym się w tym momencie skupić, mam także określenie, w tym kraju jest sprawa polityczna. Czy jest to sprawa polityczna? Bo w takiej definicji, proszę Państwa, marce prawa do tej sprawy w zasadzie nie mieć. Próby zdefiniowania, czym jest sprawa polityczna, określane różne wypełnienia, natomiast do tej pory wydaje się, nie zostało to pojęcie w żaden sposób znacznie zmienione. W literaturze zagranicznej, można powiedzieć w Europie Zachodniej, czy w nauce Zachodniej,
to oczywiście przynależność polityczna, to zarówno w czasie zarzucanego czynu, do to
przedmiotowy ma na szansę sprawować zarzut danego przedmiotu okoliczności związanych z jego ochroną. Więc po pierwsze, do tej kategorii zagrożamy charakter ustawowych zarzutów, na przykład można powiedzieć, szeroko rozumianym oporem wobec szarżującego się. Po drugie, kryteria przedmiotowe wynikają ze względu na okoliczności popełnienia. Taką okolicznością mogą być na przykład popełnienie przestępstwa na szkole funkcjonalnej DPS. Popełnienie klasycznego czynu kryminalnego, jeżeli jest jakaś skupina, najbardziej niski. Można się przestawać w sprawę o charakterze politycznym, ze względu na fakt, że ten oszczędzony funkcjonuje w państwach komunistycznych. W takim przypadku cała machina państwowa cała brała represji, rozpoczynając od rzędu prokuratury, zatrzymujący sprawcę. Mamy nastawienie w sposób negatywny do danego podsądnego, na przykład do odpowiedzialności. Bardzo dobrze. Thank you.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wypowiedź dotyczące dyrektora. I teraz zgodnie z agendą naszego spotkania chciałbym oddać głos panu magistrowi Krzysztofowi Bogu. Tylko powiem nam operatorów dyplomatów prawa stalinowskich, stosunków wojskowych, prawa ustawy o odpowiedzialności karnej i zastosowania do rzecznictwa.
zmianą, no to tego była jedyne zidentyfikacja bardziej jest poparta na tą zamach. W związku z tym już nie chciało do się dzielić z tego roku i po ukrywanie stanu wojennego, dokładnie 16 listopada 1930 roku, to w życie dekret o szczególnie bezpiecznym do państw. Nawet bez wyświetlenia polowego stanu, ale to prawda, że można zostać
pana prezydenta.
uwagi do pytania Państwa, nie podległo mi tu, bo to jest pytanie do części. Uwagi się w zakresie władzy organów polityki narodów i uwagi do pytania państwa polskiego. To charakterystyczne. To władztwa, które stosowało są tym wizytem, jest to formalnego dyspozycji pytania przy
często bez żadnej religijności, jak to mówi, ze samych poglądów czy pochodzenie mogła spotkać. Bardzo dziękuję panu za reakcję. Przechodząc od razu do następnego panelisty, pana magistra Rosława Pałosza, chciałbym oddać panu głos. Projekcie proponowanej nowelizacji. Bardzo dziękuję. No cóż, cały ten projekt tak naprawdę miał sprowadzać się do tego, żeby dotyczących niepokojów, po prostu 70 lat od tego, co przełożenie na współczesny system prawa. Oczywiście niż ta z przełomu lat 40-50, ale to też zupełnie inna niż ta sprzed 30 lat, kiedy trzeba pamięć o represjach, które spotykały społeczeństwo podczas początków komunistycznych. Starając się przenieść na papier jakieś refleksje, które płynęły z tych badań, do obecnej sytuacji, to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę założenia, czym jest sprawiedliwość tranzycyjna, czemu ona ma służyć, z jakich założeń wychodzi, próbuje wykonać rozwiązania sprawiedliwości tranzycyjnej. No, w największym skrócie, bo myślę, że nie ma sensu za bardzo się rozwodzić na tym środowiskowym podłożu sprawiedliwości tranzycyjnej, to chodzi o rozwiązanie. Doznali obywatele podczas systemu niedemokratycznych, tak aby demokratyczne państwo po przemianie demokratycznych było zachowane na prawie naruszenie praw człowieka. Chodzi o to, aby z jednej strony oddać osobom, które były bezpośrednio represjonowane, w jakiś sposób chowę, także w bardzo bezpośredni sposób naprawić ich krzywdy, tak, przez świadczenia pieniędzy, ale też chodzi o to, aby społecznie kultywować pamięć o tym, przez co tobie obecnie żyjący, tak, albo same te osoby mogły przechodzić w trakcie niewątpliwie z poprzednich wystąpień kolegów, ale także z poprzednich dostępnych tak, z licznymi praw człowieka, że cały ten sprawy, z tym, że działanie wojskowe sądy rejonowe była szczególnie bestialska, można tak powiedzieć, szczególnie godziła w podstawową ludzką godność, tak, żeby pozwolenie jakichkolwiek gwarancji, które są dzisiaj nie tylko procesowe, ale to prywatność, swobodę wypowiedzi, które były niestety ograniczone. No i w Polsce już jakby oczywiście to najważniejsza część została wykonana i tak naprawdę nie za bardzo jest już możliwość, żeby na nowo powtórzyć lata 90. dokładnie naprawić różne wady, które miały miejsce. Więc można by w polskiej rzeczywistości wyróżnić takie dwa główne nurty realizowania tej sprawiedliwości tranzycyjnej. Po pierwsze jest to retrobuty skupiać na to, aby pociągnąć do odpowiedzialności funkcjonariuszy poprzedniego systemu, a także naprawić szkody osobom, obywatelom, tak, którzy w jakiś sposób działali na rzecz niepodległości państwa polskiego. No i mieliśmy już liczne formy tego typu rozliczeń, poczynając od lustracji, którą wiele osób z tego czasu wspierało, że tak, nie była też ta lustracja w Polsce, jak wiemy, była przeprowadzona w sposób konsekwentny i zdecydowany. Wiele osób, które co prawda składały się lustracyjne, które wiadomo, że współpracowały z
komunistyczne i dalej pracować w tych organach. No potem w trzeciej jakby również mogło cieszyć się jakby poważaniem. Nie było różnicy między 12 niepodległością, a działalnością z organami władzy. No w pewnym razie na pewno jedna z ustaw, którą proponuję organizacji podejmuje, czyli ustawa Rotowa, która dotyczy wyjaśnienia danych o wyzysku reprezentowanych na rzecz podległych państwa polskiego. No to była taka podstawowa ustawa, która miała z kolei oddać honor tym osobom, które aktywnie walczą z ustawami komunistycznym. No a które przez wiele lat nie mogły tej sprawiedliwości oszczędzić. Tak jak mam tutaj, jak przypadku, w tej spraw było naprawdę dużo, tak jak wspomniał Kuba, to jest kilka tysięcy spraw, z których wiele jest jeszcze wykluczonych. Więc osoba, która występuje w tego typu, znaczy występuje w jasnym może liczyć nie tylko na jego wydanie, ale również po pewności odszkodowania. Oraz została tam zagwarantowana również możliwość publikacji tego orzeczenia. Dzisiaj mam już niewiele osób, które zostały skierowane przez Wojskowe Sądy Rejonowe. I tutaj też otwarto możliwość wychodzenia odszkodowania rodzinom tej osoby, rodzinom, a także co powinno w jakiś sposób wpłynąć na szersze jej stosowanie, ale tak naprawdę cała sprawa, która tam przytoczyła się, teraz to jest to przedstawienie. W momencie, jak mówiła na przykład wieków, sposoby dyskusji, są coś się tak naprawdę zatkały, tak? I jakby administracyjnie wszystkich spraw przerobić. Więc na pewno tutaj ale jeszcze powiem o tym klaryfikacyjnym aspekcie sprawiedliwości teraz tranzycyjnej, bo to jest ten drugi punkt, który dotyczy z kolei kultywowania pamięci, zarówno o wykonanych krzywdach, ale także o metodę działania systemu. To już jest, mamy skupienie tutaj na uwagi patrzę na zostały wykonane, ale staramy się zbudować świadomość, do czego może prowadzić naruszenie praw człowieka, a także jest to jednoznaczny sygnał dla obywateli, że przyznajemy osobom represjonowanym to, że ich postępowanie jest godne podziwu, godne pochwały i represje, które spotkały, zdecydowanie nienależne. No i pracując nad tymi projektami nowelizacji, przyświecał nam jednak cel, żeby one odpowiadały naszemu kontekstowi społecznemu. Tak jak uważam się nakazu wielu planów, to jest świetnym przypadkiem tego, jak właśnie łatwo zapomnieć o czynach konkretnych osób, które bardzo wysoko postawione. Oczywiście, że tak powiem, brana chwały, jeśli można tak powiedzieć, na lata 80. XX wieku. No ale niewątpliwie Jerzy Bogdan odniósł pewien sukces z wiele naukowych można było przeczytać, a też stał się pewnym symbolem młodzieży, rozpatrzył się jeszcze w internecie. Nie przejmując się tak naprawdę niczym, wszyscy wiemy, można spojrzeć z drugiej strony, to jest jeden taki pasma do tego, że młode pokolenie, zresztą twoje pokolenie również, od rodziców, z książek i z materiałów tak naprawdę, co się działo. Więc wydaje się, że realizacja sprawiedliwości tranzycyjnej w dzisiejszej Polsce to powinna być przede wszystkim realizacja postulatów sprawiedliwości klaryfikacyjnej, tak? Bo
to dopiero może zaprowadzić rzeczywiście tak. Moje zapobiec temu, że poszkodowane, no, w pewien sposób będą czuły się w jakiś sposób osoby żyjące, które się skrzywdzone tym, że sprawy nie są wcale w jakiś sposób przeszkadzają w jakichś wypadkach, a mamy jako społeczeństwo do zobowiązania do tego, żeby te osoby, które już nie żyją, które albo uznane przez depresję, albo po depresji, nie doczekały się realizacji tych swoich uprawnień, żeby droga budowana, nie powiem Państwa polskiego, była bardzo jasna. Oczywiście tutaj należy unikać padania jakichś takich fanatyzm, bym powiedział, tak, bo potrafią często odrzucić zbyt mocne podkreślanie działalności tych właściwych i pani. Aczkolwiek nie można dopuszczać tej linii, tak? No, nie można tej linii dopuszczać. Więc wydaje się, że pewne modyfikacje, które zaproponowaliśmy, mogą też zapewnić jakieś państwowe usankcjonowanie tych właśnie grupów, które wiążą się z oddaniem należnych przyczyn osobom represjonowanym. Wracając do podstawy budowej, propozycja może być tutaj taka, że powiedzmy, że jeszcze rozpracowanie spraw, które mogą wpływać na podstawie, to poszerzyć zakres osób uprawnionych o spadkobierców tych osób, ponieważ mogą być sytuacje, że z jakimś powodem, czy albo rodziny nie ma, albo rodzina była w konflikcie z taką osobą, więc tak naprawdę spadkobierca jest prawdopodobnie osobą, która najlepiej jest w stanie zadbać o interes takiego działacza. Tutaj również taka zachęta w postaci przyznania spadkobiercom przygotowania, to może być korzystna, ponieważ nie ukrywajmy, że taki motywator finansowy to zawsze skuteczny działa, więc przy okazji, jeśli ktoś miałby uzyskać takie przygotowanie za działalność spadkodawcy, no to mógłby równocześnie wnieść o opublikowanie tego orzeczenia. I to jest, wydaje się, największy problem zdrowotny z punktu widzenia dzisiejszego. Myślę, że dość istotne, kiedy ten nacisk na sprawiedliwość prawie finansowaną jest coraz większy. Już fakultatywnie mogło opublikować to rzeczy finansowe, jednak mogło się wydawać, nie robił tego często. Potwierdzenia może zapadały, może działacze dostawali, osoby represjonowane, szczególnie dostawali przygotowanie. Otrzymywali takiego przygotowania, nie było tego sygnału od władzy państwowej, że to orzeczenie zostało stwierdzone, zostanie ważność tego orzeczenia. Ta osoba nie ma państwa, nie ma jej nic do zalecenia. Więc tutaj podjęta ta propozycja, żeby ten obowiązek sądu na miasto stał się obligatoryjny, jeśli można sprawę wyprawić. To jest kontrowersyjny pomysł, nie ukrywam, ale warto było chociaż dla samej dyskusji wprowadzić ten przepis, propozycję, żeby te postanowienia, które już prawomocnie wydane, mogły być w wyjątkowych przypadkach, szczególnie w jakiś sposób, tylko w zakresie tej publikacji tego orzeczenia. Tak, to oczywiście wiązało się z problemami całości prawa, tak, czy no możemy sobie pozwolić na prawomocne postanowienie publiczne, prawomocne postanowienie w takich tylko w takich dodatkowych jakby kwestiach, bo najważniejszych punktów, to dane orzeczenie skutecznie podważyć, a nie żeby koniecznie publikować. Więc no to byłoby mocne ingerowanie, ale też biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej przy wielu spraw w przyszłości nie będzie, można by się zastanowić, czy. To, że to jest mniejszy problem, to działa w dwie strony, tak? No bo nie powinniśmy przeczytać prawomocnych podróżnych bez problemu. No, ale z drugiej strony, jeśli chodzi tutaj o
mówię, korzystam wartościowo zmiany, która jednak nie miałaby żadnego wpływu na negatywnego, czy to na budżet państwa, czy nie na przykład interes, można to rozważyć. Również przygotowaliśmy projekt ustawy o przeszłości scenariuszy sądów wojskowych. To miałoby być szczególne podkreślenie tych cierpień, które osoby, które właśnie były wysadzane przez takie organy jak WSE. To jest sądy rejonowe, żeby wszystkie te typu orzeczenia mogły wydawać. No jak wynikało właśnie przede wszystkim z wydatku Krzysztofa, no było to wydawane pod jednym ideologicznym wypowiedzi, to jest tak naprawdę prawo ustawy. Prawo, które było co do tego ustawy, ono sobie było sprawiedliwe tego instrumentalnie, więc tego typu znaczenie, które podkreślam, mogłoby być nadawane już pośmiertnie, stanowiłoby dobry sposób na to, aby ponownie ukazać istotną rolę, jaką osoby represjonowane odgrywały w walce o ten problem. Trudno jest w dzisiejszym okresie takiego rozmycia stawiać granice dobra i zła, bo trudno na to też się często kupić, bo wiecie Państwo dobrze, że dyskusja jest to przykro, jakby teraz już o wszystkim można dyskutować. Perspektywa się trochę stała różnorodna, już żołnierze wykręci, to też już nie jest monolit, tak są ci lepsi, ci gości. No i można tak myśleć, no po co już o tym gadać, bo dawno temu skupmy się na przyszłości. Ale właśnie tego typu ustawy miałyby na celu jednak zdolne, ale nie istotne. I to jest zdolne, ale istotne, ale symboliczne. Nadanie takiego znaczenia, to jest zawsze jest symboliczne. Ale to zostaje, to jest napisane i też takie odznaczenie jest odnośnikiem do tego, co było wtedy. Ktoś może się zainteresować, za co się takie wyznaczenie przyznaje. Zainteresować się historią, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś pozna historię, historię sprzed 10 lat, to bardzo nie da się wyznaczyć, że to się stosowało do najbardziej liberalnych, czy konserwatywnych, tego mamić. I nie da się wybrać cierpień, odpowiedzialne, znaczy często odwagę, które wtedy okazały się bardzo w samym systemie. Nie jest to wtedy racjonalne. Więc wydaje się, że właśnie te nasze projekty idą jeszcze drogę tam. Oczywiście wskazujemy na konieczność zwiększenia się znacznie dla kombatantów, z uwagi na zmieniające się sytuację gospodarczą, przyznania szczególnego odszkodowania dla osób represjonowanych. To też jest ważne, ale z uwagi na to, że postępowanie się zbyt wiele. Jest to już mniej znaczące niż właśnie te kwestie klaryfikacyjne. Dlatego na dzisiaj skupujemy na tym ograniczonym już czasem. Niemniej jednak wydaje się, że droga, którą udaliśmy, jest właśnie w świetle założeń sprawiedliwości razem z tym, co mamy do zrobienia na czasie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu także za trzymając się planu i agendy dzisiejszego spotkania, nadszedł czas na przerwę kawową. I po tej przerwie kawowej będę chciał Państwa zaprosić na panel dyskusyjny. Patrząc na zegarek, bardzo delikatne przesunięcie w stosunku do agendy, ale to każda konferencja, myślę, przynajmniej większość konferencji, które pojawiały się dnia, z pana Gorodowana. W związku z tym ja myślę, że to spotkanie się za 20 minut, tak jak przewidziałem na przerwę kawową, czyli gdzieś około godziny 11:35. Bardzo Państwu dziękuję za tą pierwszą